Siema, z strony Tofik. 197 wyświetleń. Pod ostatnim odcinkiem 3 dni temu wziąłem odcinek i 3 dni i później nie było mnie na YouTube 3 dni. What the fuck? Co wy od pinkalacie? Ledwie 3 dni nie ma, 197. What the fuck? Kurna. Rozumiem, że mi się kanał rozwija. Ale żebym tyle zobaczył tych? Co? To... Tutaj. Nie wiem, trzeba kipić. Nie wiem, jak wy to robić. Nie wiem. Co ja mam powiedzieć, że mnie to też zamurowało, jak 197 wyświetleń zobaczyłem. What? A jeszcze się kilk nie mam. Jak mi się to skończy. Będę się stworzyć. Tak mam dużo żelaza. Ja sobie dzień ścinania drzewa, nie no. Dzisiaj będziemy rozbudowywać. Kurde, ziemię mogę, tak? Ile ja mam w ogóle? Serio? Fuck. Niech o to urosło. To urosło i jakie jeszcze urosło? 3 szczerze? Urosło mi się, że więcej. What the fuck? Mamy może się. Lewa nie wiem, czy mi się uda na tym komputerze uciągnąć. Jest trochę słaby już. Karta zaczyna się pierdzielić. Nie mam pieniędzy do kupienia nowej karty. Chciałbym na YouTube zarabiać, to bym szybciej uzbrała kartę. No, nie ma sta, what the fuck? No, dzień. Nie wiem, czy mi słyszycie, jak komputer pracuje, ale karta jest taka. Nie powiem co, bo musi być family content. A czy, że to miało być takie. To Minecraft 2.02? Bo tak go nazwałem. Miał być szczerze na ten, na live, ale to jest live, nie mogę robić przez ten komputer spierdzielony. Bo jest przekleństwo. Więc tak montuję ten odcinek, żeby nie było co. Nagrywam Full HD, montuję go Full HD, ale w 60 FPS-ach. No. Miałbym lepszy komputer, to by wszystko inaczej śmigało, ale jak mam zwalony komputer, to niestety to wszystko wina karty graficznej. Te dwa zniszczę i popam. I zero. I pa. To sobie poniszę ręką. No nie wiem, ile tylko jeszcze jest. Już? Już ostatnie to chyba tyle. Dobra. Teraz po siekierkę. Mogę się jeszcze budować już. Dobra. Dzisiaj takiego nie będzie odcinka 13-14 minutowy. Ale będą ciężkie chyba odcinki, bo... mam zakończenie rok szkolnego, więc będzie lepiej. Będą się odcinki. Nie wiem, jutro mogę jeszcze spróbować dwa odcinki nagrać. Nie obiecuję tego, ale spróbuję. No tak. Powiedzmy 20-minutowe montowanie 60 minut, coś takiego. Bo sam render trochę długo trwa. Nie, miecza. Miecz, kurde, niepotrzebny mi. Siekierka mnie zadaje? Nie, 9 obrażeń. 9 mieczy mniej, ale ma chyba... z podskakiem tam, dobra.
Dobrze, mam jedno. Ten, jakie to jedno jedzenie? Zawsze padnę z coś głupiego. No comment. A może jak, ta, jak znowu tyle samo wbijemy dzisiaj wyświetleń, czyli te 197, to dzisiaj mogę nagrać się następny odcinek. Spoko. Po prostu, że szybciej wbije. Szkoda, że mój tak kanał się powoli rozwija. Słowo będę teraz przejdę mutację i będzie lepiej. Czy będzie po prostu więcej tych. No jakby z filmu przychodziło mi ileś tam subów, czyli jednego filmu przychodziłoby mi 3-6 tych osób nowych, to by byłoby fajnie, ale niestety tak nie mam. A może jak będę takie wyniki robił z tymi wyświetleniami, to może tak siadnie? Czy takie nie wiem. Zresztą trochę nie wiesz, że to siądzie. Jakby siadło, to by było fajnie. Super, bym się cieszył. Miałbym większy więcej fanów. Teraz co ja czekam na jak pływ. Ten wbije 500. No aż kurna, źle postawiłem. Jakby tak było, no to co bym zrobił dla was giveawaya na 500 subów na jakieś rzeczy gamingową, więc no by się opłacało, ale wiecie jak to YouTube, wszystko zaczyna się rządzić, padnę subskrypcja, wszystko nie opowiadomień już kurna. Mój kolega z Escape'a, albo bardziej tak z tym, z internetu, subuje mnie i nie dostał powiadomienia, a nagrałem film i się na mnie wziął, powiedział, coś tam do mnie powiedział, że nie nagrał odcinków, a ja takie mówię, że się nagrałem odcinek, to chyba tobie nie powiadomię, albo nie dał dzwonka, a potem YouTube zaczyna się tak, nie powiem co. Taki się dziwny ten YouTube staje. Mówi, że wszystko będzie dobrze, zmienia się wszystko, będziemy lepiej pracować, jest ratatata, a im gówno wychodzi. Czyli myślę, że na YouTube'a nie można polegać, że to zaraz na Twitcha pójdę kurna, nagrywać tam, nie wiem, że tutaj. Tak się stał sławny Fortnite. Bo wszyscy mają hype na tego Fortnite'a. Jest to tylko kurna gra. Pogracie chwilę, a później ten hype zniknie. Więc what the fuck. Spogracie, o miesiąc, dwa, to teraz później hype straci się. Więc takie. Nie wiem jak to skomentować jeszcze. Powiedzmy, mój kolega gra tego Fortnite'a i mówi, że jest zarąbys, bla bla bla, a później po 2 miesiącach będzie nudny. Bo nowa gra to nowy hype, a później jak ktoś coś takiego nagra, to później mówi, jakiś napisze widz, złącu, bla 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 bla. No kurna, może ktoś teraz polubił tą grę i tak dalej, a nie kurna. Nie wiem jak to się tak do końca wypowiedzieć. Niektórzy no life'em tego Fortnite'a. A niektórzy po prostu tak sobie grają, a nie kurna nagrywać na YouTubie. Powiedzmy, ja od czasu do czasu gram. A teraz nagrywam, ale teraz nie nagrywam. Bo mnie jakby ten hype już skończył się dla mnie. Myślałem, że coś tu fajnego dodają i tak dalej, a to takie dupy nie urywa.
To nie jest moje tam drzewo. Przyjdę. Coś jeszcze. O, tutaj był, bo tutaj jest woda. Teraz już wszędzie wodę załatwiłem. To brzusz chyba nie załatwiłem. Teraz do brzusz trzeba załatwiać. No, to brzusz. No rozumiem, że jest fajny ten fotel, ale ludzie, to jest tylko granie. Kurna, Ninja jest kurna streamerem i youtuberem, bo on ciągle tego Fortnite nagrywa, streamuje i tak dalej. Rozumiem, że jest hype na tą grę jak horrera, ale jest przesady, że wszyscy muszą od razu grać, wszyscy muszą wszystkiego namuszać. Ja spróbować Fortnite'a. Nie jest taki wow, żeby od razu powiedzieć wszystkim: ej, dawajcie, gramy i tak dalej. Ja już takiego nie mam. Lubię pograć od czasu do czasu, żeby powiedzmy pomyśleć, co na YouTube nagrać i tak dalej, a nie kurna hype. Nagrywaj tego Fortnite'a, nie Minecrafta, bla bla bla. Kurna, to jest tylko gra, a nie kurna mam tu nagrywać, jakby mi ktoś zapłacił, to rozumiem, ale what the fuck, no. Rozumiem, że wszystkich ta gra bawi i tak dalej, ale czy każdego musi od razu naciągać, czy musi mnie powiedzmy naciągać tak, że mam nagrywać ciągle lub streamować z tego? No tutaj trochę jest dziwne, że ktoś musi tam nagrywać i kurna ten, a za to nic nie dostaje, tylko powiedzmy widzów i to tyle, no i to nawet to zwaliłem wodę. Wiem, że jest hype mocny, ale bez przesady, że ma każdy nagrywać to, co ktoś powie, no. Jak powiedzmy mnie później gra zainteresuje, to będę nagrywał lub sobie po prostu tak grał. Teraz mnie nie interesuje. Mnie interesuje teraz piłka nożna bardziej i ten. No i po prostu nagrywanie. To mnie bardziej interesuje, nie jakieś takie gry za darmo, a później trzeba tak wydać tak trochę, żeby coś tam sobie zbustować konto. No bez przesady, no. Kurwa. Te wszystkie drzewa podlejemy tam wodę. Wodą i kończymy odcineczek, bo tak długi już jest. Przez całe 6 minut powiedziałem się ogrze. Dużo moich kolegów gram Fortnite, ale powiedzmy, no nie każdy jest służący do grania w to. Rozumiem, że jest hype na tą grę, ale ludzie, to jest tylko gra. Co to? Jak nie będziesz grał, to co? Wszystko stracisz? Nie, nie stracisz wszystkiego. A niektórzy tak ludzie myślą. Nie wiem, czy ja się z tego mam śmieć, czy płakać bardziej, bo to takie dziwne, no. Ja bym o tym nie skończyć, a ja ciągle to ciągnę. Ten temat. Teraz będziecie w komentarzach, kurna, że jestem ciotą, czy coś takiego. Znaczy, ta gra musi mnie interesować. To jest rozkaz, kurna. Że mam to nagrywać, to, a Minecrafta sobie nie powiem gdzie wstawić, no. Jak ktoś lubi jakąś grę, po prostu może nie lubią, to nie moja wina, że ja lubię tą grę. No kurna, no. A tylko 100 złotych wydam na to, więc. Fortnite jest strzelanka, a ja takiej typu strzelanki nie chcę, co bardziej survivor, coś takiego. Lub survivor horror. To lubię bardziej, a nie kurna jakieś tam strzelanki. Sam mam jedną strzelankę, ale tak często, nie no dwie, Fortnite i
i Overwatcha. Ale czas od czasu gram, żeby po prostu sobie odpocząć od czegoś, co ciągle to robię, no. No przepraszam bardzo, no. Szkoda gadać ci tyle. A nam... Ile nam już gadaliśmy? Coś takiego? 16 minut. Jak ten czas szybko mija, jak się coś nagrywa. Do następnego odcinka. Dzisiaj wrzucę go, tylko muszę jakieś 10 minut, żeby YouTube zweryfikował go, więc na razie.